Hello, Brynia, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w League of Legends. Dzisiaj gramy sobie Zedem, o którego prosiliście. Oj, zobaczcie, pisze mi Kennen High Ninja. Ze mną jest Implus. Ja gra jako Kay. Dobra, także zaczynamy. Jesteśmy nim na midzie, także zaczniemy sobie. Jak proponujesz zacząć? Można zacząć z tym potkiem. To jest całkiem. Ja bym zaczął z Longswordem i dwoma potami. Ale ja sobie pójdę ofensywnie. Pójdziemy po prostu w Longsworda. No, czyli tak jak powiedziałem. I tak. Tylko dodajesz W. A to jak ja mam iść? A ty kim idziesz? Ty idziesz Kayle. Kayle, na solo to pana dwóch. Jak chcesz. A, na dwóch. Oj, wszyscy zobaczcie Flash Ignite. Nie wiem, jak chcesz. Czerwona pota? Nie, no dla mnie to. No jak chcesz, na pewno nie będzie zła. A, możesz kupić sobie też miksturki różne. Też nie będą złe. Różne fajne. Flaszka. Też flaszka będzie okej. Okay. Flaszka i coś do piciu. No. Żebyś miał ciągle manę. I dużo HP-ku, żebyś miał. Dobra, także zobaczycie tego Zeda, zobaczymy co z tego będzie. Jestem w ogóle na koncie Lutera, także możecie powiedzieć dzięki Luter. Pełni cię Luter. No tak. Dobra, będziemy sobie, zaczniemy sobie z Q. To zazwyczaj się zaczyna z Q. Ale wziąłem jednego małego minionka. Nigdy się ma okej. Okay. Zazwyczaj maksowałem E na Zedzie. Zobaczymy właśnie co teraz maksować. Zazwyczaj właśnie też nie grałem na topie, taką mała różnica. Okej. Okay. Że lecimy na mida. O, i będziemy na małego Kennena. O, on zaczął z Doran Shieldem. W sumie nie najgorzej, może być. Tylko postaram się go tak zaharasować, żeby mu się to nie opłacało. Co, nie mają dżungli? Nie mają dżungli. Aha, okej. Okay. Auciu. Dobra, to ja tutaj jestem wręcz, także mogę trochę potracić, chociaż. O, on zaczął z tym Doranem, to postaram się to wykorzystać. Postaram się jakoś go pobić jak najwięcej. Haja! O, zobaczcie, znowu damage. Ładnie. Ładnie tutaj trafiam nawet. Do mnie niepodobne. Okej. Okay. No, całkiem spoko. Jak na razie. Zobaczcie, jak go outfarmię. O, first blood, to nie fajnie trochę. O, staram się tutaj jakoś w niego poharasować, ale teraz wezmę sobie W. No i możemy już tutaj kombinować jakieś kombosy. Generalnie właśnie nie mam tego Zeda, więc. Mogę nim nie grać najlepiej, no bo to nie jest moja postać. O, tutaj staram się go pobijać. Ja się z tego wyhiluję, nie? On ma tutaj Doran Shielda, więc mu będzie trudniej. Także spoko. Myślę, że na niego można maksować Q, ze względu na to, że haras wychodzi całkiem spoko. A z E ciężko się dostać do Kennena, a jak się dostanę? Bo Kennen jest kontrą na ADK-u przecież, nie? Nawet jak się tutaj do niego dostanę, to i tak mi tutaj walnie szybkiego stuna, więc to nic z tego. Także popróbujemy z Q. Ale można Q i E maksować, to zależy od różnych matchupów. W tym będzie mi lepiej maksować Q jako pierwsze. Tyle. Tak. Okej. Okay. Tylko? Nic, nawet nie mogę podejść. Ja mógłbym puszować tego Kennena w sumie. A wtedy nie będę miał ganków. Ale on będzie tracił farmę, więc coś za coś, nie? Okej, okay, on mi tutaj ułożył te staki, ha! Same ninja fight. Nie zgadkujesz, panie Maokaju, tego Kennena. Dobra, jak tam, 25 do 12, czyli go outfarmimy i tyle. Nic nie zrobisz, Maokaj, niestety. Dobra, po szóstym chciałbym go spróbować zabić chociaż. Okej. Okay. Fajny jest ten harasik jego z Q. Kennen ma podobny w sumie.
Dobra, ja mogę już w sumie wracać teraz, bo linia jest troszeczkę spuszowana. Nie ma co robić. Małkaj styluje. A, widzi mnie. No okej, to nie. Teraz byłby fajny... A, tylko nie mam Małkaja niestety, ale teraz jest dobra okazja, żeby go zgankować, nie? Ram, 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 ram. O, cześć, ma okej. No, dostajesz ganka. Tak, świetnego. Ale próbował. Przynajmniej się stara. Ej, zobaczcie. Spróbujemy teraz zagrać bardzo agresywnie, czyli patrzcie. Mam taki plan. Spuszczujemy tą linię i wbijemy pierwszy szósty. Mamy szósty i teraz spróbujemy się w niego wbić. A, on już też wbił. Dobra, nieważne. Nie wyszło mi tak, jak chciałem. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Nope. Ach, tutaj ninja same unikają wszystkiego. Ninja na ninja. Dobra, cofniemy. Kiedy mnie tutaj może zestunować i będzie miał mnie na bursta, więc ciężko. Ciężko mi się z nim będzie bić. Tego pójdziemy sobie w brutalizerka i jakieś pocjonki. I lecę z powrotem na mida. Mam fajniejszą farmę, zobaczcie, 38 do 22. LOL! Padłeś. No tak. Dobra. Raczej, amfarów bym się raczej nie spodziewał. Dobra, chcesz już w niego wbijać ostro, bo mam przewagę levela. Ach. Może coś pogankujemy zamiast siedzieć na tym midzie? To też nie byłoby takie głupie. Damy na iście, gdzie nie grają bez junglera. No. A tego Kennena chyba raczej nie zabije, on i tak ucieknie pod wieżę. W takich wypadkach po prostu wystarczy roamować. Chyba, że jakoś go ładnie tutaj trafię parę razy. Może coś z tego wtedy będzie. Ach. Ale zobaczcie, teraz nie ma żadnych przeciwników oprócz Kennena, nie widać na mapie, żal. Więc jeszcze tutaj trochę posiedzę. No i tutaj ładny jakiś harasik wyszedł. Całkiem. I pewnie w krzakach siedzę. Dobra. Idę, wyskoczę na bota. Może zdejmujemy ich. Dobra, ja już tam lecę w każdym razie. A spróbujemy wziąć tutaj double killa jakiegoś. Ach. No. Całkiem okej wyszło. Dobra. No, to jest jakiś kill, jest jakaś, mam i tak fajniejszą farmę od Kennena, tam siedzi i marnuje sobie czas. Mam nadzieję, że tylko Małkę mi tutaj nie nafiduje, bo... Dobra, no w sumie dla mnie spoko, bo zmarnował ultę. Także nieźle, nieźle. Dobrze dla mnie. Widzicie co, pójdziemy sobie teraz we wczesne buciki. Chciałbym trochę rezistów mieć na tego Kennena. I zobaczcie, ja pójdę sobie w Mercę zdecydowanie na tą grę, bo zobaczcie. Jest skurzający Teemo, jest skurzający Kennen i jest skurzający Ryze. I oni mają denerwujące te cycyki. Szczególnie Kennen. Na Kennena prawie zawsze trzeba iść w buty Mercy, bo to są co chwilę stuny. Dobra, tracę wieżę. Mhm. Nawet jednego dobrego ganka nie dostałem. No, niestety. A miałeś jeszcze denerwujących przeciwników, z tego co widzę. Trudno. Przyjmę SS. Teraz do mnie mogą przyjść. No, mogą. A ja powinienem sobie poradzić i uciec. Chociaż... No, i wbijają nam mida na szołomy.
To jest istowa technika, czyli o, pushujemy, o, idziemy na mida. Bez junglera, bez supporta. Tak, i to się bardzo często sprawdza. Ja nie mówię, że to jest coś takiego fatalnego. Na takich normalach to spoko. A na wyższym elo to się już po prostu potem nie uda. Ja tutaj się postaram czyścić linię za pomocą samego Q. Kuję. Więc tutaj mają przeciwnicy liczebną przewagę, ale zobaczcie. A myślę, że jak sobie poradzimy. Ach, trafił mnie. Mogę sobie spokojnie trochę popuszczać chwilę jeszcze. Zaraz tam wpadnę. Mhm. Na bota muszą iść. Ziemeczki. O, idzie już Draven. Draven na Dravena, bo Draven jest w rotacji. A tutaj jakaś próba smoka, czy co? Smokenen. A, nic specjalnego. Dobra, mój team robi teraz smoka, ja tutaj odciągnę Kennena, żeby do nich nie przyszedł. To byłoby bardzo niefajne dla nich. Wszystkich by zultował, nie? No tak to spoko. No. To mogłoby się źle skończyć. Dobra. O, teraz bota obronić. Będzie dobrze. A jej ten ninja rzucają tylko ze swojego ku. Śmiesznie to wygląda. Okej. Uważaj, bo nie ma topa cały czas. Okej, okej. Dobra, ja tutaj czekam. Zaraz ktoś mi może wyskoczyć. Na razie totalnie odfarmię Kennena, dlatego dla mnie taki układ jest okej, to co się teraz dzieje. Ej. Idzie do mnie Timo. Ojejku. Maokai się zrecalował, no nie wierzę w niego. No dobra, ja im ucieknę. No kurde, on się zrecalował. Gdyby tu był, to moglibyśmy coś skombinować. Uważaj, Timo cię jeszcze. Nie, zrobię mi już nic. No dobra. Oni też poflashowali, pomarnowali chyba jakieś tam spele. Ważne dla siebie. No tak, dla mnie spoko. O, na korzyść drużyny wyszło całkiem okej. Okay. Dobra, patrzcie, wezmę sobie teraz Mercę, bo ten team jest naprawdę przewalony, jeśli chodzi pod tym względem. I wejdziemy sobie teraz jakiś lifestyle. Pójdziemy sobie... Wiecie co, nie będę polegać za bardzo na chyba autoatakach. Pójdziemy sobie w Bloodfistera, a nie w Blade of the Ruined King. Tak mi się wydaje, że będzie lepszy, no, z tego co widzę na razie. No, jeszcze zobaczymy. Dobra. Okej, okay. Tutaj sobie las hitujemy. Już 10 level. Zed ma totalnego, jest totalną kosą właśnie już w lejcie. Jak po prostu jestem w stanie rozwalić jakiś cel. Wtedy jest całkiem przyjemnie. Tu jest jakieś nie wiadomo jakie akcje. Dobra, spróbujmy coś pogankować, bo siedzimy na tym midzie, nic specjalnego się nie dzieje. No tutaj bot padł. Nasz top. O, nic specjalnego, tu nikogo nie ma. Martwy moment. Oh shit. No shit, no. No nie przeżyję tego. Pięciu nagle to nam wyskoczyło. Jak chcieliśmy już coś zainicjować, to wyskoczyło nam pięciu. Niefajnie. Pięciu albo czterech, nie wiem, już do końca. Chyba pięciu. Draven, Rice... Na pięciu. Nie wiem, czy to oni tak baitowali, ale tak nagle łup i wszyscy. Upadł.
No i wezmą w ten sposób mida. O, nie lubię takich gier, gdzie chodzi to tylko o puszowanie. Mech. Roliniowania, nic. Ja tu chcę biegać, zabijać jakieś fajne walki. A nie bronimy się pod wieżą i to takie coś już jest niefajne. O, tutaj jest jakiś teamfajcik. I tak. Oj, zobacz. Dobra, jest tu jakiś kill. Kurczę, tam Ryze na takim low uciekł niestety. Uwaga, Draven. O, nose. Kurde, nie wchodźcie w te grzyby. We wszystkie grzyby wleźli. Pierdolę. O. Kurde, prawie tego teama zabiłem, nie? Miałem boski plan. A, nie wyszło mi. No, ale bywa i tak. Dobra, nie będę już tu nic kombinować, bo niedługo będę miał akurat itemek. Chciałbym mieć tego Bloodthirstera. Także na razie sobie jeszcze tutaj pofarmimy, nie? Wbiję 11. Kurde, wkurza mnie to, że wszyscy biegają na mida. Nienawidzę tej fazy gry. To jest tak głupie. I wszyscy teraz all mid są, nie? O, nie pomogą. Mogę sam co najwyżej paść. Byśmy nie chcieli. Twardy mężczyzna, Renekton. Jak ja mam mu pomóc, kurde. No, dobry ult zrobiłeś? Dobrze, dobrze. Dobra, zrekaluję, bo nic z tego nie będzie. Chociaż jeszcze ta fala minionków. O, tutaj mały bait zrobiliśmy, zobacz. Czyżby to nie wyszło aż tak źle? Jeszcze 50 golda. Znaczy 100 golda. Także gridujemy, moi drodzy. Będziemy bazować na razie na QWE. Aczkolwiek nie wiem, czy nie jestem na Q od Kennena. To może być dla mnie groźne. Ojej. Dobra, wiesz co, ja cofnę. No już pora, mam pieniążki. Cofaj, cofaj. Chyba, że pomogę wam jeszcze z tą linią. Nie wiem, czy to jest jakiś problem, ale... Jestem pomocny. Dobra, teraz BF i będzie dużo więcej damage'a w tym fajcie. I kupimy sobie może podkę, wiecie co? Teraz dopiero nie. O, ale to jest nie no śmieszna gra. Na mida teraz, nie? No, im plus iść obroń, to nie ma co się bawić, nie ma co naśladować takich głupich akcji, moim zdaniem. O, chyba w najemczycie to oni to puszczą, jak ja sobie pójdę. No. Nie, nie puszczą tego. Chociaż Draven zaraz będzie musiał wracać. Ojej! Ziemniaczki niestety mamy straszne w teamie. No dobra, to będę teraz czyścić w miarę szybko. A ich nie ma. O, nie, są... Robią, tutaj są grzyby teraz, więc nie fajnie trochę. Bo podoba mi się to. No, to był jakiś dziwny kół. O, i tutaj są te grzyby niestety. Dawajcie w teamo. O, Dariusz. No i elegancko, myślę. Ucieknę sobie od Kennena ulta. O, to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne u Zeda. Mogę sobie łatwo wyjść z Kennena ulta. Podobało mi się to. Uważajcie na Darka, bo może wchodzić. Nie, ja sobie zrekaluję, teraz nie będę ryzykować nic. No, Darek tam coś faktycznie kmini. Mam nadzieję, że ten Draven nie da się złapać znowu jak ostatnio. To było fatalne. Fajnie teraz zberestowałem Timusia. Bez szans. No i dobra, mniej więcej tak tutaj kminie coś Dravenem.
Można ustalać tutaj różne buildy. O, dobrze, że teraz stwierdzam, że dobrze, że maksowałem Q pierwsze. Ta gra była dziwna taka. No nie, o, ten driver. No ostrożnie, ostrożnie. Ach, wlazłem. Wiem, że tam są grzybki. Może nie bardzo mi się chce tam wchodzić. Grzybki już są pewnie wszędzie. A. No, mało go rozwala teraz, nie? No ale potrzebujemy tutaj reszty teamu. To jest all random, all mid, what the fuck? Nie, ja sobie ucieknę stamtąd na luzie. Zresztą nie wiem, czy oni większego damage'a nie wzięli teraz, niż mi zrobili. O, i teraz... Teraz możemy coś kombinować tutaj, myślę. To mało by musiał zainicjować coś. Mm-hmm, no właśnie. Albo renek. Tutaj nie ma żadnych inicjacji, więc tutaj są przez to takie krzywe akcje. Zobaczmy... No takie obijanie. O, zobaczmy, ciebie, lecę na Dravena, patrzcie. Nie ma co tutaj siedzieć tak jakiś... Nie wiadomo, co robić. Skoczymy sobie na Dravena. Gdzie on jest? Cześć, Draven. Uważaj, bo tam... Na razie. Dobra. Chcemy sobie teraz to sfarmić wszystko. Hop, hop. O, mamy na Bloodthirstera, także dla mnie bomba. Uważaj wszyscy. Mhm. To trochę niefajnie. Czy oni będą próbować teraz jakieś dive'y? Chyba im się nie uda. LOL. No i ładnie. Tam jeszcze dawa. A, nie masz HP-ku. Mam mało. O, z tym kanałem na pewno nie chcę się bawić. Ale tutaj jest dużo darmowych killi. Także ja tutaj coś spróbuję zrobić. Poluję na tego Dariusza, ale chyba nic z tego, wiecie? Pewnie zrecolował. Pewnie on gdzieś zrecolował w jakimś miejscu. No i wyszło ładnie, jeden za trzy. Ach! Wiedziałem, że on tu będzie. Ja liczyłem na to, że właśnie będę bardziej na jego... Ja go dogonię gdzieś tutaj, jak będzie się recallował. Ale... Co, jest kill dla mnie. Jest kill dla mnie. Właśnie nie wiem, chyba na mnie czekał. On się recallował i potem mnie zburstował. You play like shit, Z. Tak, mówi to Kennen, który ma dużo mniejszą farmę i nie robi nic. No ale dobra, tacy są właśnie mod ludzie, nioch, nioch. Weźmiemy sobie teraz... teoretycznie moglibyśmy pójść... Zobaczmy. Adade. Zobaczcie, ludzie tutaj nie składają żadnych armorów konkretnych. No może Rajsce nieco składa. Ale na razie to mi wystarczy. Pójdę teraz sobie dlatego w jakieś większe hapeki. Żeby mnie nie burstowali tak szybko. Na przykład na Dariusza hapeki są najlepszą kontrą. Dlatego pójdziemy sobie w to. Reszta składa, bo tak było w Moba Fire. Nie, spoko, mam build. Dobra, lecimy. O, tutaj sam nic nie zrobię. Chociaż... O. Okej. Okay. A, i ten Draven teraz tam są. O, tam jest w ogóle... Nie wiem, dla mnie wystawili się na śmierć. Chociaż nie, oni tutaj mogą wyskoczyć, więc spróbujemy tutaj... Zobaczmy, czy nie będzie tu przychodził na przykład Kennen? Panie... O, jest Kennen. No i burstujemy. Uważaj, Darek się zbliża. Mhm. Ale zabiję go. Dobra, gdzie oni są? A drużyno... Dobra, będę musiał tutaj flashować niestety. A. Brakło mi trochę tutaj. O, jest rajs. No, zobaczyli, nie wiem, mogliby w sumie go dobić, jak jest, zobaczcie, trzy osoby na full HP uciekają. Oni gonią chyba Teemo. Teemo, no to spoko.
Nie, moim zdaniem teraz nie wiem, czemu oni się nie bili. A, to jest Timo. Ja, jakie agresywne flesze. Ja. Jolo. No, dobrze, dobrze. Marnują, bo chyba uciekniesz, nie? Także wiesz. Bardziej czego mam ulgę. Moim zdaniem dobrze dla nas. Dobra, lecimy. A ja sobie wybronię mi. Oh shit. Aha, no ale tutaj idą te super ziomeczki, także luz. Okej. Okay. Dobra. A tu jest trzech. No, dobra, ja to chyba. Chyba wytrzymam. Oni w trzech. Oni w trzech biją biednego ryża. Okej. Okay. Uwaga, bo idą do was zapewne. Stąd właśnie, tak? No już są. Aj, tam Draven wyskakuje pierwszy. Yeah! Maokai, ani razu nie widziałem, żeby inicjował jakąś walkę. No okej. Okay. No użyj tego... O, użył! Dobrze. Dobra, wzięliśmy sobie killa. Chciałem zbrestować AD Carry teraz tam. Jest w miarę okej. Okay. O. I tutaj kolejny. Jep, 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 nie? Po kolei, nubów. I co mamy już tam? Dobra, mamy Warmoga. Można pójść we Frozen Maleta. Frozen Malet też jest bardzo dobry, ale przeciwnicy polegają strasznie tutaj na burście. Aha. To są crazy akcje straszne. Dobra, tego tu już nie dogonię. Dlatego tutaj jest, by się przydał mi ten Blade of the Ruined King. Ze slowowym Kenena teraz i może mógłbym coś kombinować. No, ale spoko. O, Rajs, tutaj idziemy. Pójdziemy sobie w Blast Whispera jako następny item. No bo Rajs już ma sporo armora. Ale tylko Rajs. Rajs i tak nie fokusuje tutaj za bardzo. Ale lecimy sobie także. I tak, Last Whisper będzie bardzo dobry. Potem ulepszymy Black Cleavera. No i mam już teraz całkiem sporo HP-ków. Robię naprawdę fajny damage. Damage powinno się mówić, a nie damage, by the way. Tons of damage. Tak, dokładnie. No dobra, teraz jestem w miarę bezpieczny. Czuję, że przeciwnicy mnie nie zbrestują tak łatwo. O, fajnie się teraz Zedem gra. Fajnie, już mogę, już zaczynam śmigać. Idziemy, może na coś zapolujemy, co? Pamiętaj, że to nie Rengar. To nie Rengar, właśnie. Nie ma krzaczków. O, weźmiemy sobie może tego buffika. Na pewno by mi się przydał. O. No, tutaj jest geniusz taktyczny. No ja nie wiem, czemu on tam zrobił taką akcję. Wiecie co? O kurde, to jest mały Kennen. O, mały Draven. Tam są wszyscy. Tam są wszyscy. Właśnie nie wiem czemu, ja chciałem tylko zabrać tego rydzika, nie? A tam bije, patrzę, o ma okej, się bije. Pomocy, tak dobra. Zabiję chociaż jednego, zabiłem tego Teemo przynajmniej. I tutaj oddaję już free fragi, dobra. Trzeba ogarniać. Zaraz możemy to przegrać, nie? No. Możemy, zawsze. No. No i dziwna ta gra jest taka bez sensu. A, okej. Okay. Idziemy teraz Last Whisper. Tak, takie dziwne latanie za fragami. Nie, no właśnie na początku nie było latania za fragami. A, na początku to było okopywanie się. No to była jakaś w ogóle wojna gangów na midzie. To mój rejon tutaj. Nie, to moje jest, to moja dzielnica. Tak mniej więcej to wyglądało jak dla mnie. Dobra. Przeciwnicy nadal polegają, czuję, na tym burście, więc potrzebuję więcej, więcej surbi troszeczkę bym chciał złożyć, naprawdę. Bo ja tutaj nie mam właśnie może
wina też drużyny, bo zobaczcie, wszyscy są tutaj papierowi i ja tutaj muszę jakoś skoczyć, bo inaczej są takie akcje, jak widzieliście wcześniej na midzie, czyli przypychanki takie. No to ja będę chciał chyba składać trochę więcej HP-ków, trochę więcej wytrzymałości, żeby utrzymać się w tym takim teamfajcie. Dobra, wbijamy się coś? Może jakby mało coś za... O, tutaj jest jakaś dobra, próba inicjacja. Inicjacji, a ja zabiję sobie tego Timo i tego pana Dariusza. No, myślę, że całkiem okej wyszło. O, i takie rzeczy od razu, no, panowie. Po co czekać na, z tym do jutra? Nie, okej, bierzemy wieżę. No, dobre combo. Nie wyszło mi. Ale ja nie mam Dravena, gram nim dosłownie. Grałem nim kilka razy. Musiałem się nauczyć troszeczkę przed tym nagraniem. Ile jeszcze mamy? Mamy jeszcze troszeczkę czasu. Nie weźmiemy raczej. Nie no, wieżę możemy jeszcze wziąć. Tak. Mogliśmy wziąć wieżę, ale nie wyszło. No ja lepiej już cofajmy, wiesz? Nie ma z nami Renekrona, nie, cofajmy. Pięknijmy ziemniaczko, wiesz, smok... możemy smoka. A smok może być troszeczkę ryzykowny. Bo oni mogą tu przyjść, chociaż nie wiem, co o tym myśleć. Nie no, driver, niech odciągnie. No, spróbujmy. Nie będę zużywać na razie Q. Znaczy W. W zostawimy sobie do ucieczki ewentualnej. Okej. Okay. Dresowka, jakby co ludzie. No, ale ci ludzie nie wiedzą, co to znaczy cofka. Małka i 1000 HP będzie tam inicjować zaraz. Ale to niedobrze, bo ja mam akurat pieniążki na mój itemek. No i właśnie tutaj pisali kom, moje ziemniaki przyszły i pomierały. Dobra. No nie wierzę, nawet im napisali kom. Zdechniecie, nie? No i okej. Chodźcie, umrzecie sobie. Dobra, mam na item, ale muszę poczekać. Teraz. Dobra. Tutaj, jak widzicie, łatwo mogę czyścić te fale minionków. O, tam jest Draven. Och. Możesz, mogłeś się nie recalować. Dobra. No już wracam. Dobra, ja wskoczę na tego Dravena. Hop. Nie zdążę wziąć. Ojej, grzybek, Timo. Wiecie co, ja tutaj już nie będę gridował. Zmarnował przynajmniej flesza, a ja mam swój gulta za 50 sekund. Ach, gdyby nie ten grzybek Timusia. Byłoby znacznie lepiej. No ale AD carry bez flesza. Dla mnie okej. Okay. Ten Maokai jest no, zawsze. On jest zawsze z tyłu. Coś. Nie ma to jak najlepszy tank stojący no. Z tyłu. I też, ale zobacz, no nie ma z nami. Dobra, teraz jest Draven. No on zawsze jest w jakiś. Dobra, idę na topa. No on teraz opatrzył przez. Jestem pewien, Maokai zrobił. Miniony poszyją. Chyba pójdę je zgarnąć. Na 100% tak to wyglądało. O, tak tutaj się szybko czyści falę minionków. No i pyk. Zostały tutaj na dwa hity. Pyk. Ach, ja to Draven, niech ma. Mamy już ulta z powrotem. A Draven flesza nieprędko będzie miał. Dobra, tylko mój no, Draven też nie jest najlepszy, więc mniejsza o to. Teraz się będzie można z ultem pomylić, który jest kogo. No ja już nie widziałem momentami, kto to puścił. Ale wiem, że niezależnie, który Draven by to puścił, oba były failowe. No, to jest inicjacja jakaś. No dobra, wskoczymy w kogokolwiek. No i zobaczcie, tutaj... Szkoda, że mi ulta nie rzuciłeś, tylko dałeś Maokaiowi. Ale wyszło całkiem okej. Okay. Bo 4 za 1.
Zresztą tutaj fokus straszny chyba w tym teamfajcie, z tego co mi się wydaje. Wszyscy mnie skajtowali. No nie ma co się dziwić, nie mam najwięcej killi, na większą farmę, czy... No wiecie, jestem ostrym DPS-em tutaj. Więc nic dziwnego. Okej, jakby co, to staraj się na mnie walić ulta. No okej. Jak właśnie gracie kill, to starajcie się na postać, która robi jakiś tam damage. W miarę możliwości, no bo wiadomo, podczas tej nieśmiertelności porobię jeszcze więcej damage'a, a ma okej, no nic nie zrobi przez ten czas. Double killa. Tak, double killa. Nie, ma okej, ma 3 killa, nie jest źle. Dobra. Tak, Renekton. Masz. No jeszcze w jednego w las, co to jest? Ale jak widzieliście teraz, no dostaję ostry fokus, pójdziemy sobie teraz Black Cleavera, spróbujemy. A potem to już ostatni item jest dowolny totalnie. Ja pójdę chyba w... myślę, czy Frozen Mallet, czy Guardian Angel. Guardian Angel naprawdę byłby dobry na ich team. Bo oni mają teamfighty. Kennen wbija z ulta, ja przeżywam tego ulta i wtedy jest po prostu spoko dla mnie. Ale Frozen Mallet byłby mi naprawdę milutsi tutaj na tą grę. Okej. Okay. Ja już mamy żywego Warda. A, mamy żywego Warda. No dobra, nie mam pytań. Tutaj, no to jest w ogóle scout. No tam jakieś kmini akcje. No okej. Okay. Dobra, brakuje mi trochę pieniążków. Ach! W lasu grzyba. Aczkolwiek, nie, mógłbym pójść... Ach, ten Draven. Mógłbym pójść ewentualnie w Hex Drinkera i ulepszyć to, ale Maw of Malior... Nie umiem tego wymówić. Maw of Malior... No, po prostu mom takiego? Się na to mówi, ale okej. Okay. To on jest jakoś słaby, nie jest taki dobry w lejcie, w sensie ta tarcza daje naprawdę mało. Więc nie przypadam za tym itemkiem jakoś w lejcie szczególnie. Ten typ już ma mało HP. Dobra, moglibyśmy coś bijać, tylko nie ma mało kaja przez cały czas. Tak, Draven. Ten typ już prawie padł. Jeszcze się nie zaczęliśmy bić. Pan myśli, że wuj jest bez cooldownu. No. Tam Renekton, zobacz, goni... to nasze. Renekton goni... Ej, dobra, ty, ja się cofnę po Black Cleavera, bo mam dużo hajsu. Otrzymasz to chyba. Zobacz, wielka... Wojna na topie. No okej, okay. Wyszło. Dobra, Renek, ja bym na twoim miejscu ułożył. No. Ten Draven po prostu, no. Dobra, także mamy dosyć ważne itemki. No. Ojej. O, dobry Draven rzucił w dobrym momencie ulta. No. No i tak go nie mogłem uratować. Ja wyszło spoko. Próbowałem go uratować, ale nie chciał. Nie chciał dać się uratować. Chciałem tutaj skoczyć na tego Kennena, ale to byłoby trochę hardcore'owe chyba. A tam ryżu goni Renektona. Mhm. On mnie zaraz pomorduje. No dobra. Spoko. Whatever. Dobra, fajnie jakby mnie grabnął. O, wreszcie jakaś inicjacja. Jakaś wola walki istnieje tutaj. Dobra, zabiłem. A niepotrzebny ten ult był, ale spoko. Dobra, już mam mały cooldown. No właśnie, ult Kayle ma tak mały cooldown, że można tym spamować później. Lol, zobacz tego typa. Jestem hardcore'em. No, to jest powiedział hardcore. Kurczaki. A, który nasz? To nie ten. O, ten nie jest nasz. Dobra, na razie nie będę nic zwijał. Okej, to spróbujemy tutaj wrócić. Żeby barona nie wzięli przez ten czas. No, spokojnie. Wszystkie linie puszują bot i top. Dobra, myślę teraz nad ostatnim itemkiem. Tutaj mają armory. Ja mam już wystarczająco przebicia armora. Także teraz, no nie wiem. Brakuje mi trochę więcej, żeby utrzymać się w teamfajcie. A brakuje mi też trochę cooldownów. Chciałbym mieć większą redukcję. A, no dobra, pójdziemy sobie we Frozen Maleta.
Bo jednak muszę być tutaj tanki, jeśli mam wbijać tutaj jako pierwszy, bo Maokai okay, nie inicjuje za bardzo. A tak to będę mógł, wiecie, odpalę ulta, wybiję, będę miał dużo HP i będzie, myślę, że spoko, coś takiego. Frozen Mallet jeszcze bardzo dobry do chase'owania, nie do walki. Mogą go zamiast nawet Wormoga wziąć, ale takie jest okej. Okay. Bijemy się? Czekaj na mnie. Jolo, nie będę miał cię jak ulta rzucić nawet. No właśnie. No dobra, myślę, że tutaj daj ulta Renektonowi, jak możesz. Mogłeś też sobie dać. Dawałem, ale... Motherfucka. Nie wiem czemu. Nie wlazł. Słabo. Jakbyś dał komukolwiek ulta, to byłoby dobrze, bo pozabijaliby. Ale ty już... Ty się wbiłeś, jak mnie jeszcze nie było i ty już umarłeś, na nie zdążyłem trafić. No dobra, trudno. Później chciałem trafić w Renekton, ale numer. Dobra. Muszę, wiesz co, muszę ci sprawdzić, czy da się właśnie jakimś skrótem rzucać na tych, co są w pobliżu, czy trzeba na nich celować. To jest właśnie ciekawe. Na siebie to wiadomo, że można, ale nie wiem, jak jest na kogoś, nie? Możesz nacisnąć R i na portret po lewo. Tak też można? A, okej. Okay. Nawet możesz sobie przetestować healem. No, wiesz, o co chodzi. Tak, wiem. O, działa rzeczywiście. No. To jolo. Dobra, muszę tutaj się wystakować. O, weźmy ten inhibitor im i... Nie wiem, puszujmy, kończmy coś, cokolwiek, nie? No, możemy już kończyć powoli. Ach, Kennen ma relaje. No, zeslowował mnie. Tutaj Kennen sporo bije nawet. Przeciwny. O, dostałem heala. Oho. Dobra, ja tu będę starać się, dobra. No, aha, dobra. Ja wbijam, wbijamy, nie? Ja już nie mam ulta. Dobra, ha, wyfreszuję się stąd. Ja też. No, shit, tutaj wszyscy umierają. Kurde, prawie zabiłem Teemo. Dobra, zabiję Teemo. Wow. No, wytłukłem dwie osoby, no. A Draven wow. Był w tym teamfightzie? Nie. Bo coś uciekł na full HP, albo nie było go. Ej, no i widzisz. On po prostu uciekł z tego teamfightu tak szybko, czy... Ja nawet nie wiem, czy on był. Nie wiem, dziwny typ. Teraz padł. No, teraz padnie. No i... To było ciekawe zagranie. No. Dobra. Kłod dalej puszuje, więc. No, dobrze, że tutaj inne linie puszują. No, pierwszy będzie Maokai. Kurczę, oni wezmą tą wieżyczkę. Wezmą im chyba. Nie, chyba nie wezmą. Bo Maokai już wstał. Zanim on tam pójdzie. No, w sumie. Kurde, wzięli im chyba. To jest fatalnie, okej. Okay. Po co on ich goni z połową HP? Dobra, ja tam biegnę, w razie czego? No nie wiem. Wiesz co, myślę, czy nie złożyć relaya jeszcze ostatniego? Możesz złożyć, jest dobry na kill. Dobra, ja tutaj, no kurczę, zabiłem w tym teamfightie Drivena i Teemo. I nikt nic więcej tutaj nie zrobił, to było słabe. No też kogoś zabiłem. Kurde no. Dobra, nie będę gridował, bo tutaj wyskoczy mi zaraz ktoś. No właśnie, tu już jest Teemo. No ja na razie nie mam Frozen Malleta jeszcze. W ogóle tutaj przestałem farmić, bo wszyscy tutaj się bili, nie? Że trochę. Okej, zobaczyłem przeciwników, kogo trzeba fokusować. Dariusz jest... O, Dariusz jest pod full AD praktycznie. Ma trochę tych HP-ków.
No ma Frozen Maleta i już ma pas, no, Giants Belta. Dużo ma Adele, także Draven. Dravena tutaj staram się zawsze fokusować, ale dobra, widzę, że będę musiał Dariusza też fokusować. W jakiejś tam kolejności. No i Kennen. Ale Kennen jak już rzuci ulta, to zrobi to, co miał zrobić i już potem on jest troszeczkę useless. Bo Kennen niewiele robi. Jak już rzuci tego ulta. Bo potem są już ważniejsze targety, takie jak Draven do fokusowania. A on wiadomo, może wyskoczyć, tylko ten typ nie ma dzoni, on jest beznadziejny. Ejka. Ejku, jejku, jejku. O, tu jest szalony Teemo, nie? Shit. Dobra. Uciekniesz? Nie. Ciągnięcia klatki. Arenek, tam tutaj jakiś pilnuje krzaków, dobra. Nie wiem, próbuję to bronić. Nowe trójkę może to bronimy jakoś, nie wiem. Dobra. Naładować hapeki. Co do boju? Wiemy, czy... Kennen nadal ma chyba ulta, nie? Chyba tak. No, fatalnie. Dobra, ja wyskoczę na tego Dravena. Chociaż nie. To po prostu padnie. No i dobrze. Kurde, oni mają wszyscy nadal te ulty. To mnie boli. No i tu nic nie mogę poradzić na to. Renekton, zobaczcie co robi. Kurde. Renekton robi nic, tak kurde, w skrócie. Ale dobra, tutaj mój team już wstaje powoli. 10 sekund. Dobra, tutaj o. No. Dobra, przeciwnicy zaraz to zdążą skończyć. Oj, słabiutko to idzie nam teraz. Dobra, mamy Frozen Maleta. Cofnę się i bronimy tego. Da się to wygrać jeszcze. A, tylko nie mamy dwóch inhibitorów. Nie będzie tak łatwo. No, ale to wszystko przez to, że daliście się tam pozabijać, no. A zobaczcie, z tym buildem mam 422D. Czyli bardzo, bardzo dużo. Klepię fajny damage, jestem naprawdę tankowaty, 4000 HP. Oczywiście tam nie mam jakichś specjalnych resów. No ale jest jak jest. Okej. I co, widzę, że tutaj ten inhibitor kusi, byłoby świetnie, gdybyśmy go wzięli. Ale to jest sam mało. Nie no, nie sam w trójkę. Nie wiem, w sensie mało jest sam wysunięty. No, nie wiem co to było. Ale to jest po prostu umieranie. O i żal. O, wow. No. Smutno. Dobra jest. Aha. Pewnie nie uciekniesz jeszcze. No, ucieknę chyba. O, tu jest Darek. No i zasięg z kilometra. Aha, walnął mnie Draven. Dobra, ale chciałem, nie wiem, chciałem jakoś zająć ich czas, żeby nie wzięli, bo mamy gołego Nexusa. Mogą po prostu podejść tutaj, łup, w sekundę to wezmą. A tak to mnie pogonili, zabiłem jedną osobę. Całkiem okej. Okay. Ja robię tutaj takiego teraz przygłupia, o, gońcie mnie. Weźmiemy sobie homeguardy. Tam mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tak, weźmiemy sobie homeguardy, na pewno będą tutaj przydatne. I poty teraz pozostają. Konsumegos, o. Weźmiemy sobie potkę na HP, a. Bo chyba to wybronimy. Tutaj, proszę. Nie dajmy im tego inhibitora. Kurczę, niedobrze mogą nas zbagdorować. Ten Dariusz jest tak tankowaty.
Znaczy nie jest jakoś szczególnie tankowata, ale robi z dupy damage. Nie robią teraz barona. Mam takie wrażenie. O, jest homeguard. Jest moc. Dobra, weźmiemy sobie te dwie potki. Oracle też by się przydał, ale wolę to. Oracle weźmiemy później. O, i zobaczcie, jak Zed zasuwał. Ej, fajną on tutaj ma animację biegania. Jak jest na takim sprincie. Ej, to kozacko wygląda. Ja tego nigdy nie widziałem. Wow. Widzowie widzieliście teraz fajną, fajną rzecz. Naprawdę. I co? Baron? Możliwe. No ale jeden błąd i Kenan jest tutaj. No ten Rice jest free fragiem chyba. Wyskoczyli z krzaków. Oh fuck. Ultuj się. No nie masz ulta. To... jeszcze ultowałem. QE. Uciekaj, uciekaj. Wyprostował się. Dobra. Chciałem W sobie jeszcze wziąć. No i tu jest Draven, a nasz Draven po raz kolejny nie jest w tym fajcie. No i jego chyba nigdy nie widziałem w ogóle w żadnym tym fajcie konkretnym. No ja chyba tak. Kurde, akurat władowałem się w krzaki, gdzie oni byli, no ale nie mam wardów, no. No bo nie mamy supporta. No. No bo ktoś wziął Renaktona. I szczerze, dużo lepiej jakbyśmy teraz mieli zwykłego supporta, a nie Renaktona. No i lepiej jakbyśmy mieli nafidowane ADC-ery. Bo w tej 50 minucie to powinien mieć już dawno full builda, dawno. A jak widać, to ten koleś, no nie ma żadnego itemka tutaj. Jakiegoś pod HP-ki fajnie, żeby coś miał, bo oni działają na burście. On w następnym teamfightie, jak straci GIA, to już mu niewiele da to GIA. Oni polegają no, na ostrym burście, true damage, nie od Dariusza. Mm-hmm. Ostatnio jakiś geniusz mi na przykład napisał. O, poczekajcie, wezmę tego Warmoga na Teemo. Podziwiajcie fajną to, jak on biega w kozacko. Dobra, właśnie ostatnio mi jakiś geniusz napisał, że kupujesz... na AD Carry Warmoga, gdzie ja trafiłem w ogóle, nie? Ale wiadomo, w niektórych przypadkach jest naprawdę Warmog mega dobry i to jest chyba oczywiste, że... Nie wiem, dla mnie to jest oczywiste, że Warmog jest dobry na AD Carry. Ale no... Warmog... Teraz jest takie powiedzenie, jak nie wiesz, co budować, buduj Warmog. No, no nie, ale niektórzy, nie wiem, budują wszystko pod... 5 Infinity Edge i buciki. Są tacy geniusze, nie? Albo bez butów. Albo bez butów nawet. No, sprzedajmy i kupmy Phantom Dancera. Nie, wiesz, i... Nastakujmy Blood Tristery. Naprawdę, to zależy od... o... Dobra, teraz jakiś disengage byłoby fajnie. Nie, lepiej inicjaty. Ojej, aż mnie tutaj zlagowało, powiem wam szczerze. No nie, i przeżył. Zobaczcie, oni są na mega low HP. Masz tam stare pętę. Uważaj, nie wchodź tutaj, nie iść po tej stronie. Dobrze, dobrze, idziesz? I goń. No na hita! Nie mam agresywnego flasha. No kurwa, ze slowo cię. Grzybek, nie. Nic z tego. Dobra, jesteśmy w grze, ziomeczku. A ten mój Oracle był przydatny. Nie zniszczyłem nic. Okej, będę miał znowu 900 golda, więc kupię to samo. Ja już mam totalnego full builda, te wszystkie itemy są bardzo fajne. Blade przydatne. Ewentualnie Bloodfister kiedyś można by wymienić na Blade of the Ruined King. Ale to tak jakby wszyscy zdecydowali się, kupimy HP-ki. O, tutaj naukowiec Draven umiera. No zamiana głupiego Teemo. To jest support Teemo 513. Za AD Carry nie jest zbyt dobre, niestety. Nie wiem, co on sobie myślał. Dobra, i lecimy. O, ale fajna animacja, no uwielbiam to. Nie widziałem, nigdy jej nie widziałem, tak szczerze. Ej, normalnie. Okej.
Dobra, mamy wszystkie inhibitory, także możemy coś kreować. Nie jesteśmy już w takiej ciemnej dupie. Aczkolwiek... Aż tak bardzo ciemne. Aż tak bardzo, no aczkolwiek, bo nadal nie mamy. Widzisz tutaj wieżyczek przy Nexusie. Lol, jak Kale fajnie lata. YOLO, jeszcze sobie wyrzucę. No, kup sobie homeguardy, będziesz zasuwał fajnie. No, już to zrobiłem. No, nie chcę tutaj gridować, tak szczerze. Ja tutaj szukam grzybków Teemosa, a na razie nic nie widzę. Oni nie robią przypadkiem Barona? Chyba nie. No stąd, skąd poleciał ten ult? Nie mam. Nie wiem, jakieś tu losowe ult Dravenów teraz będą leciały przez tydzień. No, to będzie ciężki tydzień. O, zobacz, ten Renekton, a to ja się zrykaluję, bicie się bez Ebli, nie? 55 minuta. Dobra, wycofaj. No wiadomo. Aczkolwiek chciałbym Redzika w takim razie wziąć. Dobra. Wezmę sobie tego Reda, a ten Draven i tak nie ogarnia. Tak mi się wydaje, że nie teraz błyszczy. Mogę robić Barona. Albo Trapa. Albo Trapa. Nie mam miejsca na Warda. Ja tam przyjdę się pierwszy. Nie, tam można spokojnie ja iść. Ja też mam Oracle. Nie ma. Zróbmy go. No wiesz co, no jak tam paruje nam Kenny, nie będzie zbyt dobrze, ale okej. A my chcemy Trapa zrobić. Wiesz co, Trapy nie są zbyt dobre na tym przeciwników. Oni mają wszyscy całe. Ja bym proponował zrobić właśnie Barona jakiegoś, o. Jakby się nam udało zrobić Barona, to naprawdę da nam olbrzymią przewagę. Draven na bocie robimy. No. Mech. Okej, ciśniemy, proponuję cisnąć mida. No, ciśniemy. Tylko niestety tutaj nam inne linie puszują, ale okej. O, dobrze. Jestem on nie żyje po prostu? Nieźle. Elegancko? Wystawił się? Beznadziejnie typek? O. No, to... No, on ma olej. No, to są ziemniaki prawdziwe, nie? Najlepsze jest to, że on ma też Oracle, ja nie wiem. Kurczę, teraz ja sam się wyładowałem, ale... Ja akurat z innych powodów. Bo chciałem tutaj zacząć teamfight. Dobra, okay. Nie, ja tutaj nie żyję. Ja się biję do końca po prostu i tyle. Szkoda, że nikt tego teamu nie dobił. No, nie ma co cofać, po prostu kończyć. Jakby teraz ten Teemo, kurde, udało mi się go jakoś dobić magicznie, no to byłby ace i byście skończyli na luzie. Ale i tak skończył na luzie, nie? A ty miałeś ulta, to mogę się zultować, ziomek. Ale byłeś daleko, YOLO. Dobra, puszujcie to. A, i tutaj już... Jasne, jasne. No, ten Ren jak to. Dobra. No i spoko. Dobra, także... Wydawała się gra przegrana, ludziska, widzieliście sami. A jakoś wyszło, już pisał mój team GG, przeciwnicy pisali GG. Ale ja mówiłem, mamy szansę to wygrać. I wygraliśmy. Mimo wszystko. No, mimo wszystko. Także dziękuję i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.